mieszkańcy wioski Little Hangleton nadal nazywali go domem Riddlów. Pół wieku temu służąca zastała wszystkich troje Riddlów martwych. Panie mój, to można zrobić bez chłopca? Nie, Harry Potter nadaje się najlepiej. Już zdecydowałem. Harry Potter z Ronem Weasleyem i Hermioną Granger skorzystali ze świstokliku i wybrali się na finał Mistrzostw Świata w Quidditchu, którym Irlandia pokonała Bułgarię. Później, tego samego wieczora, banda śmierciożerców popleczników Lorda Voldemorta wtargnęła na Kempi. Arthur Weasley wysłał Harry'ego, Rona i Hermionę z powrotem do świstokliku. Wow, co to są za wybuchy tutaj? Jezus Maria, dopiero co odpaliłem gierkę, a już tutaj takie wybuchy? A, to się nagrywa. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a was chcę zaprosić na kolejną serię na moim kanale. Zagrajmy w Harry Potter i Czara Ognia. Tja, wracamy sobie do... Co to za paskudy? Motoryje! Do magicznego świata wracamy sobie, na pełnej. Oczywiście, że tak. I tutaj musimy, kurde, lecieć z złotoryjami, tak? Czy jak one się nazywają? To są złotoryje, Ron! Kurde, ja byłem bardziej przyzwyczajony do tych ognistych krabów, ale okej. Pierwsze co zrobię, włączę sobie napisy. Ponieważ z jakiegoś powodu mi się one wyłączyły, kiedy musiałem nowego save'a załadować, ponieważ to jest moje drugie podejście do nagrywania i mam nadzieję, że to będzie jedyne podejście, że nie będzie ich tutaj, kurde, z 5 lub 10, bo za 3 dni ten let's play powinien się pojawić na YouTubie, bo jest 27 września, a ja dopiero teraz nagrywam na zapas, więc no, ładnie się pośpieszyłem. Miał ładny odpoczynek od nagrywania gierek, więc jeżeli będę się tutaj trochę plątał, to z góry przepraszam. No i tak, jesteśmy, kurczę, pieczone w Harrym Potterze i Czarze Ognia. Jak pamiętacie moje słowa z Więźnia Azkabanu na PS2 czy PC-ta, to możecie pamiętać, że mówiłem coś takiego, że następne gry to już nie będzie to samo, to już w zupełnie inny świat wkraczamy. No i właśnie, jesteśmy w tym zupełnie nowym świecie, gdzie to gameplay, jak widzicie, mocno się różni od poprzednich gier. Już nie jest to samo co Więzienia z Kabanu, czy... Fasolki wszystkich smaków, Bertie! Czy Komnata Tajemnic, czy już nawet ten Kamień Filozoficzny. Po prostu... Troszeczkę jest nowsza grafika, która mi się osobiście nawet podoba. Jest taka fajnie odświeżona. Widać tutaj, że Harry, Ron i Hermiona w ogóle na o wiele starszych wyglądają. Bo tam jeszcze w Więźniu Azkabanu, no to też byli troszeczkę starsi, wiadomo, niż w komnacie czy w kamieniu. Ale jednak miało się tam z tyłu głowy, że ich modele to były trochę bardziej jeszcze tak... Takie trochę dziecięce, takie trochę nastoletnie, nie wiem jak to ująć. Wszyscy musimy rzucić zaklęcie Wingardium Leviosa! Dobra, Wingardium Leviosa, dawajcie. Wingardium Leviosa! No i mamy teraz rzucanie czarów takie łączone, jak widzicie, czyli wszyscy naraz rzucamy czar i musimy przesunąć ten kamlot. Oczywiście nie zawsze się to może udać. Gram w tę grę na klawiaturze, od razu mówię. Niby jest możliwość w tę grę grania na padzie, ale mi osobiście pad odmawia posłuszeństwa. Więc niestety muszę delektować się graniem na klawiszach, no ale damy radę, przyzwyczaję się. Ogólnie grafika, tak jak już przed chwilą wspomniałem, jest bardzo ładna. Podoba mi się w ogóle w tle to, co się tam dzieje. Te ognie i tak dalej, no kurde, widać, że zadyma już jest na samym początku. To jest dosłowny powrót na pełnej K znowu. I tak, to jest w ogóle dosyć interesujący tytuł, ta Czara Ognia, dlatego, że jest to gra, która jest mieszana z gównem dosłownie w fandomie. Ludzie bardzo nie lubią tej gry. I szczerze powiedziawszy, trochę się im nie dziwię. W sensie nie mówię od razu,
że to jest jakiś najgorszy tytuł, ponieważ trochę oglądałem sobie let's playa u Sebulby, w sensie odcinków z Czary Ognia, i powiem szczerze, że jest parę rzeczy, które mi się osobiście nie podobają w tej gierce, ale do nich przejdziemy z czasem. Na razie nie chcę tu już na sam start cisnąć z tą grą. Nie mówię oczywiście, że to jest, nie wiem, najgorsze gówno, które w ogóle nie powinno istnieć, ponieważ no, wbrew pozorom, ta gra wydaje się naprawdę w porządku, poza kilkoma rzeczami, które trochę w mojej opinii są takim totalnym downgrade'em względem poprzednich gier. Ale tak, zobaczymy, jak nam to kurde pójdzie. Jestem w ogóle ciekaw, ile nam odcinku zajmie ta seria, bo ponoć słyszałem, że to jest bardzo krótka gra. Względem więźnia Azkabanu to jest chyba dwa razy krótsza niż właśnie ten więzień. Uwielbiam te fasolki! Na pewno jest też krótsza od kamienia i komnaty, więc no zobaczymy. Zobaczymy, co to tam będzie. Ruszajcie się! I jak mogliście zobaczyć, kiedy zebrałem czekoladową... O! Kiedy zebrałem czekoladową żabę, to nagle pojawił się taki symbol czekoladowej żaby i piątka u góry. W tej gierce jest system żyć. Tak, jestem też tym zdziwiony, ponieważ w poprzednich Potterach mieliśmy po prostu pasek zdrowia i jak się ginęło, to był game over i jeszcze raz się zaczynało. A tu mamy dosłownie kurde życia. Co dla mnie osobiście trochę jest takim downgrade'em osobiście, ponieważ, no nie oszukujmy się, ale skoro w poprzednich częściach mieliśmy pasek zdrowia, to dlaczego tutaj nie mógł być ten pasek zdrowia? No ale okej, dobra, skoro twórcy chcieli tak zrobić, to... Okej, jakby z tym problemu nie mam. Znaczy, dobra, może inaczej, ja mam z tym problem, bo uważam, że to jest bez sensu. No ale... no trudno, no. Jak to mawia pewne przysłowie, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Więc muszę niestety przeboleć to i jakoś sobie z tym poradzić. Są wszędzie! Przygotujcie się do rzucenia na nie uroku! No i znowu kurna parzanka z nimi. Gryzło mnie! Magicus Extremos! Ciabnął mnie! Zadyma nie z tej ziemi, kurde. Oj, oni padną zaraz. Oj, oni padną zaraz. No już w sumie padli. I to mieli być ci przeciwnicy, którzy mieli nas, nie wiem, tutaj oszołomić, mieli nas tutaj, nie wiem, no mieli nas po prostu pocisnąć? Serio? Naprawdę? Nie za blisko krawędzi. Dobra, nie będę podchodził za blisko krawędzi, możesz być tego pewna. Orchideus! Orchideus? Odlot! Więcej fasolek! Uzarł mnie! Aha! To prawda, jest jeszcze więcej fasolek. I teraz razem przesuńmy tego Kamlota, ale nie w tę stronę. Kurde, no tutaj do wody bardziej. O, tak. Swoją drogą tu jest wodospad i rzeczka nawet. Kurde. Pospiesz się! Cóż za smysł obserwacji, Ronaldzie. Pośpiesz się! O! Mamy tutaj pana mrocznego we własnej osobie. Oczywiście, że tak. Bok tego śmierciożercy! Nie możemy rzucić na niego zaklęcia! Głowa nisko! Carpe retractum! A, dobra, razem to żeśmy zrobili. Już myślałem, że wy mnie samego zostawicie, kurde, parówy jedne. Co to jest? To jest mroczny znak, Harry. Jego znak. Voldemort. Znajdźcie świstoklik! Ale paskudna morda tam kurde w tle. Jezus Maria, fuj. Mógłbyś umyć zęby, Voldemort, nie żeby coś. Blenda Met nie gryzie, tylko połyka w całości. No, i w taki oto sposób ukończyliśmy pierwszy poziom, moi drodzy. Tak. Ta gra, w przeciwieństwie do poprzednich, nie ma otwartego świata. Ta gra ma system poziomów, co jest dla mnie osobiście downgrade'em totalnym. Jak mam porównywać między kamieniem filozoficznym... ...semestr w Hogwarcie. W tym roku odbędzie się w Hogwarcie turniej trójmagiczny. Powitajcie wraz ze mną naszych gości z Akademii Magii Vox Batons oraz dumnych wychowanków
Durmstrangu! Pragnę wam przedstawić profesora Moodiego, waszego nowego nauczyciela obrony przed czarną magią. No, niestety gra mi trochę weszła w zdanie, więc muszę się jeszcze raz powtórzyć. Generalnie no uważam, że to jest totalny downgrade, bo w przeciwieństwie do poprzednich części tutaj nie mamy otwartego świata. Tu mamy dosłownie tylko level select, właśnie ten, który teraz widzicie. Z jednej strony to jest spoko, bo nawet ładnie to wygląda, ale z drugiej strony, skoro już nas te trzy gry poprzednie przyzwyczaiły do otwartego świata, no to dlaczego, kurde, zmienili tą koncepcję? Ja tego trochę nie mogę zrozumieć. No i tak, tu mamy taką studnię w sumie, w której będziemy mogli wybrać sobie poziomy, które mamy do zrobienia. No, jak widzicie, ta gra dużo poziomów nie ma. W sumie mogę nawet przeliczyć przy was, ile ta gra ma poziomów. Więc tak, mamy obronę przed czarną magią, lekcja pierwsza. Zadania Moodiego zablokowane. Dachy zamku to jest trzeci poziom. Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. No, 10 poziomów ta gra ma. Z czego niestety też ta gra, z tego co słyszałem, słynie z backtrackingu, a więc musimy się niestety przyzwyczaić do tego, że będę co jakiś czas wracał do poziomów. No cóż, po raz kolejny się powtórzę. Jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. Więc bez zbędnego przedłużenia wciskamy sobie spację i wchodzimy. I możemy też wybrać postać, coś czego wam nie pokazywałem, ponieważ możemy sobie wybrać postać, jak już utworzymy sobie save'a. Ja wam akurat nie pokazywałem głównego menu, ale na Let's Play'u u Seby jest główne menu, gdzie tam może sobie wybrać, pokazuje, że można też wybrać postać i wtedy odpala się ta pierwsza cutscenka. Jako że graliśmy Harrym, no to teraz może bym spróbował zagrać z Hermioną. A co? Niech każdy tutaj dostanie trochę szansy. Jedziemy z Koksem. No, akceptujemy i let's go. Harry, Ron i Hermiona umówili się z szalonookim Moodim na dodatkową lekcję obrony przed czarną magią. Pewnie się zastanawiacie, po co was tu przyprowadziłem. Tutaj nauczycie się bronić! Do roboty! I pamiętaj, stała czujność! Jak my się tam przedostaniemy? Dobra! Teraz musisz rzucić urok! Cia, do roboty i stała czujność. No, cały szalono oki Moody. No, tak więc, jak widzicie, tak właśnie się to wszystko prezentuje. Sala obrony przed czarną magią bardzo mi przypomina tą salę, gdzie żeśmy się uczyli u Gilderoya Lockhart, a więc, tak więc, mam wrażenie, że po prostu jest tutaj totalny downgrade względem poprzedniej gry, ponieważ jak pamiętacie, sala obrony przed czarną magią w mojej opinii o wiele lepiej wyglądała w Więźniu Azkabanu niż tutaj. Dobra, rozumiem, czas ucieka, ale chcę to wytłumaczyć. Dobra, to może to wytłumaczę na spokojnie, na pauzie, żeby nie było, bo mi tu będą pierdzielić farmazony. Więc no, sala obrony przed czarną magią w Więźniu Azkabanu o wiele lepiej wyglądała w mojej opinii. Względem tego, co tutaj jest, bo tu mi bardzo przypomina komnatę tajemnic i lekcje z Gilderoyem Lockhartem. I teraz się pewnie niektórzy zastanawiacie, dlaczego mamy lekcje z szalonookim Moodim, a nie mamy lekcji z profesorem Lupinem z poprzedniej części. Otóż wprowadzę was w pewien backstory. Dlaczego Lupina nie ma w tej części? Otóż profesor Lupin zrezygnował z uczenia w Hogwarcie i to też lekcji obrony przed czarną magią, dlatego że według backstory profesor Lupin nakrył go, że on jest tam wilkołakiem i po tych zdarzeniach, jakie miały miejsce, bardzo szybko to się rozniosło po Hogwarcie, a Lupin troszeczkę, no, miał tam z tyłu głowy to, że rodzice raczej nie będą chcieli puszczać dzieciaków do magicznej szkoły, w której uczy wilkołak, więc zrezygnował z dalszego uczenia i
Harry bardzo chciał, żeby Lupin został, bardzo nie chciał, żeby on odchodził, bo uważał go za najlepszego nauczyciela. I profesor Lupin w ramach podziękowania za naukę Harry'ego i reszty, to Harry'emu wręczył pelerynę niewidkę i powiedział, że to była czysta przyjemność uczenia Harry'ego przez cały trzeci tam rok i ma nadzieję, że się wkrótce kiedyś zobaczą. Więc to tak w dużym skrócie backstory, dlaczego profesora Lupina nie ma, bo tutaj nie jest to oczywiście wytłumaczone, bo ta gra działa trochę na takiej zasadzie, że jeśli nie oglądałeś filmu, jeśli nie czytałeś książki, to trochę gówno zrozumiesz. Znaczy, większość tak Potterów działa, ale w grach to było coś takiego, że jednak jak film obejrzałeś, to już tam mniej więcej coś kumałeś, bo gra też tam trochę od siebie dawała. A tutaj no... musisz się zapoznać z materiałem źródłowym. Wandrujcie niebieskich fasolek, które zwiększają potęgę waszych zaklęć! Trochę fasolek też wypada zebrać, żeby potem móc, no, robić inne rzeczy, jak to się mówi. Złotoryje! Bardzo dobrze, Granger! Czemu ja na to złotoryje mówiłem? Błotoryje jest. Nie wiem. Nadal nie mogę się przyzwyczaić. Nadal nie mogę się przyzwyczaić, dlatego że no dla mnie to, wiecie, taki przeciwnik, który był warty jakkolwiek uwagi, jakkolwiek warty swoich 5 minut, to były te topki, ogniste kraby. Do nich jestem bardziej przyzwyczajony niż do jakichś tam błotoryjów, no ale skoro oni już tutaj są, no ewentualnie do tych czerwonych kapturków z więźnia Azkabanu na PS2. Praktyka czyni mistrza! Powiem ogólnie tak, z tego co też słyszałem, z tego co czytałem, z tego co generalnie patrzyłem po opiniach, to ponoć też komputer, albo po prostu Ron i Harry w tym wypadku, czyli NPC, no zachowują się jak totalni debile, nie ogarniający tego w ogóle co oni tutaj robią i bardzo często jest z nimi problem. Tak więc nie zdziwcie się, jeżeli się okaże, że na przykład ja sam będę rzucał na przykład zaklęcie, a oni będą stali w miejscu jak gdyby nigdy nic. Dobra, mam podnieść. Już wiesz o co chodzi. Uwaga! Ja wiem, że tam Moody się w tle odzywał, ale no chciałem też trochę przećwiczyć sobie rzucanie czaru, ponieważ no kurde, dla mnie to jest dziwne rzucanie czaru, gdzie... no kurde. Rzucam czarem. Czarem. No, jakby, dlaczego rzucanie czarów to jest X na klawiaturze? Czemu to nie może być normalnie myszka, tak jak to w poprzedniej części było i w Komnacie Tajemnic? Jakby, what the fuck, dlaczego? Czemu twórcy zrobiliście coś takiego? Naprawdę, ej. No to... no trochę to jest smutne, straszne. Yo! Dobra robota. Doskonale rzucone zakręcie. Szybko tam, tutaj go dawać. Do tej klatki, Brodę Merlina. Nie masz za grosz rozumu? Na brodę Merlina? Co jest? Czuj się zbyt pewnie. Spróbujcie ją zgarnąć, używając zaklęcia Axio. Aha. Nieźle. Musimy przywołać za pomocą... Pamiętajcie, że możecie zbierać nagrody, które są poza waszym zasięgiem przy użyciu zaklęcia Axio. I tutaj już nic nas nie będzie atakować? Okej, czyli przyciskiem Z możemy Axio. Energii. Uhu, jakaś księga tutaj nam się odblokowała. No proszę, proszę, Trzeba będzie zobaczyć to i owo. Ile my mamy fasolek? 10, 82, 59. No, całkiem sporo mamy zebranych fasolek. Może tutaj coś jeszcze będzie? O, będą. Oczywiście, że zbieramy. Najwięcej to Hermioną będę miał.
Aczkolwiek myślę, że dobrym pomysłem będzie upgrade'owanie bardziej Harry'ego niż Hermione i Rona. No to nim będziemy najwięcej grali, ale te postacie też będą musiały dostać swoje 5 minut, więc tam trochę też ich zupgrade'ujemy. Zresztą zobaczymy. Dobra, dawaj, trochę fasolek pozbieramy. To podręcznik z zaklęciem Aqua Eructo! Super! Ale szybka animacja, Aqua Eructo. No całkiem spoko chyba nam poszło. Pierwsze kroki, no. Orbis, Aviforce, Orchideus, poziom wyżej. Jesteśmy, kurde, poziom wyżej, nice. Czy da się to zeskipować? Da się, oczywiście. Nowe karty. Tylko jeden reprezentant może zwyciężyć w turnieju trójmagicznym. Jeżeli przejdzie pomyślnie trzy niebezpieczne zadania. Trójka reprezentantów to... Victor Krum, Fleur Delacour i jako ostatni Cedric Diggory. Harry Potter. Harry to trochę tutaj jak taka Kinder niespodzianka, nie? Wszyscy tutaj wymienieni, a tu na samym końcu Harry Potter. Kurde. Ej, chwila, moment. Ej. Dobrze wybrałem? Dobrze chyba wybrałem. Czekajcie, wstecz. Teraz będziemy mieli lekcję obrony przed czarną magią. Druga lekcja. Okej. Folia Universitas. Właśnie, miałem tu wejść. 59. Dobra, co my możemy sobie ogarnąć? Energia życiowa dla Harry'ego. I tu w ogóle mamy scenę z filmu, tak, by the way, jak możecie zresztą zobaczyć. I już na nic nas nie stać, cholera, kurde, ale przynajmniej dwie rzeczy mamy kupione, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc teraz czas na lekcję drugą, obrony przed czarną magią. I pytanie, kim teraz zagramy? No, dajmy szansę teraz Ronaldowi. Niech się cieszy, chłop, że jakkolwiek został zauważony. Tu już nic i tak nie mogę kupić, więc nara. Potter, jeżeli chcesz cało i zdrowo ukończyć turniej trójmagiczny, to sugeruję, żebyś zaczął zbierać tarcze turnieju trójmagicznego i pamiętaj, stała czujność! Stała czujność się robi, panie Moody. O, żaba, szósta żaba, czyli mamy szóste życie, innymi słowy. No i tak, na razie póki co powiem wam szczerze, gra się tak całkiem okej. Nie ma zbytnio... nie ma zbytnio jakichś takich większych problemów. Znaczy no, czasami troszeczkę postacie się nie słuchają. Znaczy nie słuchają, bardziej powiem, że trochę... czołgowe sterowanie mają strasznie. Takie przynajmniej ja odnoszę wrażenie, czyli takie kurde... No ciężko trochę się nimi gra momentami. Tak topornie, o! O, tego słowa mi brakowało. Topornie strasznie się nimi gra, no ale da się chyba to przeżyć jako tako. Chyba szybko przywyknę, aczkolwiek no jednak czuję zdecydowaną różnicę między więźniem, komnatą, a kamieniem. A wy jakie macie ogólnie wspomnienia z Czarą Ognia? Dajcie znać na dole. Jestem bardzo tego ciekaw. Może dla was to być w większym stopniu gra dzieciństwa. No ja bardzo mało grałem, o ile... Nie, czekajcie. Ja praktycznie w ogóle nie grałem w Czarę Ognia na peceta. W ogóle nie grałem, więc to jest takie moje też pierwsze playthrough, jeżeli chodzi o tę gierkę. No mam nadzieję, że nie okaże się, że polecę za opinią fanów, aczkolwiek jeżeli nawet polecę za opinią fanów, to przynajmniej mam podstawy, żeby tak uważać, bo jednak przeszedłem grę, no nie? A nie będę leciał za opinią, mimo że na przykład nie zagrał w gierkę. A teraz przynajmniej będę mógł sobie robić jako taką opinię. Co jest chyba dobre. Chyba, oczywiście. Siódme życie. Au! U ciebie w porządku? Chyba tak! Aqua Eructo! Co to miały być za wybuchy? Halo.
Ja się nie pisałem na taki scenariusz. Gasimy ogień. Gasimy ogień i zbieramy fasole i uciekamy. To stworzenie już poznaliście! Salamandra!